Witam, dzisiaj opiszę postać Kakashiego, zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy dają mi pieniądze. I dobrze. W dzisiejszym odcinku opiszę życie Kakashiego, jak i jego umiejętności i chcę tutaj postawić nacisk na maskę, która nie jest tylko elementem ubioru tej postaci, ale jest też ważnym symbolem. Lecimy. Kakashiego poznajemy już jako dorosłego chłopa, który był znanym i bardzo surowym Joninem, ale zacznijmy od początku jego smutnego życia. Jego matka zmarła bardzo młodo i był wychowywany przez swojego ojca, Sakumo Hatake, który był sławnym shinobi, a którego Kakashi szanował. Pewnego razu jednak jego ojciec, zamiast ukończyć misję, postanowił uratować swoich towarzyszy, co przyniosło fatalne skutki dla całego Kraju Ognia, przez co był źle traktowany przez mieszkańców Konohy, a nawet ludzi, których uratował. Po tym załamał się i popełnił samobójstwo. W tym momencie bardzo młody Kakashi już został osierocony i poprzysiągł, że będzie przestrzegał zasad shinobi za wszelką cenę, aby nie popełnić błędów ojca. W akademii był on bardzo utalentowany i szanowany, a nawet uznano go za najlepszego shinobi swojego pokolenia. Ukończył akademię już w wieku 5 lat, co jest nie lada osiągnięciem. Następnie po zostaniu geninem został przydzielony do drużyny Minato na Mikazę razem z Rin i Obito. Ich sensei powierzył im test dzwonku, w którym lata później posługiwał się sam Kakashi. Test ten miał nauczyć ich pracy zespołowej. Niestety, wcześniej przyjęta postawa życiowa Kakashiego nie pomagała we współpracy. Starał się on za wszelką cenę zawsze wykonać misję, nawet jeśli to znaczyło, że będzie musiał posługiwać się towarzyszami. Kolejnym ważnym momentem w jego życiu był egzamin na Chunina, który zaliczył bez większego problemu, tylko uwaga, uwaga, ukończył go w wieku 6 lat. Nie wiem, czy pamiętacie, co mówiłem w filmiku o rangach i misjach, ale przeciętny shinobi zostawał geninem dopiero w wieku 13 lat. Samą naukę w akademii zaczynał w wieku 9, a ten tutaj zdobył już 2 rangi, zanim w ogóle niektórzy wyszli z akademii. Kozak. Jednak naprawdę ważnym momentem, o ile nie najważniejszym w jego życiu, była misja w wieku 13 lat, w której ten młody geniusz już był Joninem. Była to misja, w której Kakashi jako kapitan drużyny wraz ze swoimi podopiecznymi, Rin i Obito, mieli przeprowadzić dywersję podczas trzeciej wielkiej wojny shinobi. W zasadzie samo to, co mieli na niej zrobić, nie ma końcowo żadnego znaczenia. W każdym razie ci, co oglądali anime, już wiedzą, do czego dążę. Drużyna została zaatakowana przez dwójkę shinobi z Iwagakure, którym udało się porwać Rin. Wtedy też rozległ się potężny spór pomiędzy Kakashim a Obito. Młody Uchiha bez wahania chciał gnać za Rin, natomiast Kakashi był gotów ją poświęcić dla dobra misji. Obito mu wygarnął dość mocno, po czym rozeszli się w dwie strony i raczej Obito miał tutaj rację. Chwilę później, gdy Obito zbliżył się do kryjówki wroga, został zaatakowany, ale Kakashi przyszedł mu z pomocą i go uratował. Zrozumiał, że jego zachowanie nie było właściwe i był gotów ratować Rin. Wtedy też Kakashi zasłonił własnym ciałem Obito i stracił swoje oko. W przypływie gniewu jego kolega przebudził Sharingana i udało mu się bez problemu zabić przeciwnika. Wtedy też ruszyli na drugiego wroga, a po pokonaniu go udali się do kryjówki, żeby w końcu uratować swoją towarzyszkę. Niestety, jeden z przeciwników przeżył i udało mu się jeszcze użyć techniki, przez co skruszył skały i zawalił część kryjówki. Kakashi był ślepy na jedno oko, więc nie był w stanie łatwo omijać przeszkód w postaci spadających kawałków kamieni, lecz tym razem to Obito uratował swojego przyjaciela, tym samym powodując, że to on został przygnieciony przez potężną skałę. Jako że Obito zdawał sobie sprawę z tego, co go czeka, postanowił oddać swojego Sharingana Kakashiemu, skoro mu i tak już się na nic nie przyda. Ostatnią jego prośbą było to, żeby Kakashi zajął się Rin, na co oczywiście się zgodził. I wtedy też Kakashi stracił drugą ważną osobę w swoim życiu, a przynajmniej tak myślał. Niedługo później Rin znowu została porwana, tym razem przez Kirigakure. Kakashiemu udało się ją uratować, ale okazało się, że zapieczętowali oni w niej Isobu, że po powrocie do wioski straciła ona nad nim kontrolę i wtedy bestia sama zniszczyłaby wioskę od wewnątrz. Rin wręcz błagała Kakashiego, aby ten ją zabił, a tym samym pokrzyżowałby plan wrogom, ale ten jej odmówił, ponieważ chciał dotrzymać danej obietnicy i próbował znaleźć jakieś inne rozwiązanie. Niestety shinobi Kirigakure dogonili ich w celu przejęcia Rin z powrotem. Kakashi walczył z nimi za pomocą swojego Chidori, a ten moment wykorzystała Rin, która postanowiła popełnić samobójstwo, nabijając się na Chidori swojego przyjaciela. W
tym momencie przebudził też on Mangekyou Sharingana, co jak się okazało było też sprawką tego, że Obito jednak żył, ale nikt o tym nie wiedział. I tutaj się zatrzymamy. Mam świadomość tego, że pewnie większość z was doskonale pamięta te sytuacje, które przed chwilą wymieniłem. Mógłbym je nawet skrócić dużo bardziej, ale należało to przedstawić w takiej formie, abym mógł teraz do tego nawiązać. To co mówiłem na początku, maska, symbol, pamiętacie? Kakashi już od początku, mimo posiadania wspaniałych umiejętności, był smutnym człowiekiem. Już od samego początku nie miał matki, za to miał kochającego ojca, więc to jakiś plus, prawda? No jak widać nie, ponieważ jego ojciec popełnił samobójstwo, co początkowo ukształtowało Kakashiego na zimnego, racjonalnego gościa, nie dbającego o emocje, co jest po prostu uzasadnione. Lata później nadal odnosił sukcesy, można powiedzieć, w karierze bycia ninja, ale domyślam się, że wciąż był smutną osobą schowaną za maską. W końcu był w stanie puścić swoją towarzyszkę na pewną śmierć, a dopiero słowa Obito wbiły mu coś do głowy i gdy już przemyślał swoje życie i postanowił iść w tym kierunku, dosłownie w momencie, w którym zaczął się dogadywać ze swoim rywalem, to ten zginął. Chyba nie muszę mówić nikomu, jaki to musiał być ból. Dodatkowo obiecał mu jedną rzecz: Kakashi, miałeś jedną rzecz do zrobienia i ją zabiłeś. Choć to oczywiście nieprawda, to wszyscy inni tak uważali, nawet zyskał przydomek Kakashi zabójca przyjaciół. Maskę, którą wtedy nosił, uważam za symbol, w końcu pomimo posiadania wielkich umiejętności, wciąż być uszanowanym przez innych i z boku wyglądając na poukładanego geniusza, cierpiał przez jeszcze bardzo, bardzo długi czas. I to był bardzo duży bagaż emocjonalny jak na 13-letniego chłopaka. Lecimy dalej. Kolejnym jego kamieniem milowym było dołączenie do Anbu. Nowy Hokage i jego stary mistrz Minato postanowił pomóc wyjść młodemu Kakashiemu z depresji, przydzielając go właśnie do tego oddziału. Tutaj ponownie Kakashi pił się coraz wyżej i radził sobie świetnie, w końcu stał się kapitanem drużyny Ro, czyli takiej, która służy bezpośrednio pod Hokage. Swój sukces w Anbu zawdzięczał w głównej mierze tak naprawdę gniewowi i smutkowi po śmierci Rin. Jako członek Anbu był bezwzględny i zimny. Tak więc plan Minato nie za bardzo się udał, postanowił więc on, że przydzieli w takim razie Kakashiego do ochrony jego żony, Kushiny, która była wtedy w ciąży. I w zasadzie pod koniec jej ciąży nastąpił atak Kyubiego, niestety Kakashi i inni nie mieli jak pomóc bronić wioski, ponieważ byli zamknięci w barierze. Co się stało, dobrze wiemy, Minato uratował wtedy wioskę przed Kyubim, ale kosztem swojego i Kushiny życia. I to już jest czwarta ważna osoba w życiu Kakashiego, w zasadzie z dziecięcych lat już nikt mu nie został. Danzo postanowił wtedy zmanipulować Kakashiego, wykorzystując fakt, że jest on smutny, wmawiając mu, że to wina Hiruzena, ponieważ ten nie pozwolił na walkę młodym shinobi, przez co nie byli oni w stanie pomóc, co za tym idzie uratować Minato. Dał się wtedy namówić na to, żeby dołączyć do korzenia i szpiegować Hokage. Niedługo potem Kakashi bardziej poznał trzeciego Hokage i zrozumiał, że tak naprawdę wybrał złą stronę i to, że to Danzo jest tym złym i jest manipulatorem. Wyjawił trzeciemu wszystko i został nawet jego prawą ręką. Miał przez okres Anbu mniej i więcej ważnych momentów, z tych ważniejszych jest na pewno to, że pomógł Tenzo wyjść z korzenia, czy chociażby to, że pracował razem z Itachim, który był dla niego ważny. Po masakrze Uchiha, jakiej się dopuścił, trzeci Hokage zwolnił Kakashiego ze służby Anbu, bo uznał, że ludzie o miękkim sercu nie powinni się w nim znajdować. Kakashi więc wrócił do bycia Joninem i w zasadzie nie miał przez lata żadnej drużyny dlatego, że żadna z nich nie wykazała pracy zespołowej, która była dla niego mantrą. Aż oczywiście do drużyny siódmej. I teraz przejdziemy do znacznie szybszego omawiania tego, co się stało w Naruto i Naruto Shippuden, bo w końcu to są doskonale znane kwestie, ale zanim o tym, to znowu coś przytoczę tutaj w kwestii maski. Kakashi to niebywała postać, przez bardzo długi czas był naprawdę, naprawdę skryty, ale do tego stopnia, że nie wiadomo było o nim nic. Poza tym, że uwielbiał powieści erotyczne Jirai. I tak oto dostajemy bardzo skrytego i śmieszkowego bohatera, bo czy tak nie jest? Czyta sobie książki dla dorosłych, spóźnia się, ma wywalone, truluje swoich uczniów i tak przez większość anime, a co jest najlepsze, to to, że dopiero na praktycznie samym końcu Shippudena dowiadujemy się, że to tylko pozory. Kakashi w stosunku do uczniów przywdziewał taką maskę, dosłownie i w przenośni. Tymczasem jest naprawdę smutną i skłaniającą do refleksji postacią. I wiecie, nie ma w tym kompletnie nic dziwnego, w końcu każdy z nas przy różnych osobach zachowuje się inaczej. Jako młodziaki przy kolegach sobie przeklinamy, ale przy rodzicach raczej już nie. A w domu z samym sobą możemy się zachować jeszcze inaczej.
To jest normalne, ale mam wrażenie, że przy tej postaci jest to widocznie najbardziej. Tak więc na początku został on nauczycielem drużyny siódmej, jak się później okazało, celowo został do niej przydzielony, aby nadzorować Naruto i Sasuke. Pierwszego, żeby nie dopuścić do uwolnienia Kyubiego, a drugiego po to, aby powstrzymać przed chęcią zemsty na bracie. Co widać po anime to to, że dużo bardziej interesował go Sasuke. Być może dlatego, że był do niego podobny z dzieciństwa. Nie miał rodziców, był chłodny, inteligentny, bardzo mocny i gniewny. Tak sobie to ich życie mijało, aż dostali misję chronienia Tazuny, która doprowadziła do walki z Zabuzą i Haku. Nie będę wam streszczał tej walki, najważniejsza jest końcówka. To jak Kakashi zabił Haku, który wskoczył przez jego Chidori. I wtedy nie wiedzieliśmy, czemu to go tak bolało, mimo tego, że przecież zabił wroga. Tymczasem teraz wyobrażam sobie jego flashbacki. W zasadzie nie ma wielu ważnych momentów w pierwszym Naruto z tą postacią. Prawda, poznajemy go coraz bardziej, ale w ogólnym rozrachunku zbyt wiele ważnych momentów dla siebie nie miał. Z pewnością możemy tutaj wyróżnić to, co już mówiłem. Bardziej interesował się Sasuke, wziął go na indywidualny trening, nauczył go Chidori, a gdy usłyszał o tym, że Sasuke odszedł z wioski, natychmiast postanowił odnaleźć swoich uczniów i czuł się ponownie przygnębiony po tym, że nie udało mu się dotrzeć na czas. No i w ten oto sposób przechodzimy do Shippudena, znacznie bardziej obszernego w informacje sezonu aniżeli ten pierwszy. Tak więc już praktycznie na początku Shippudena Kakashi ponownie przeprowadza test z dzwoneczkami, tym razem już na o wiele silniejszym Naruto i Sakurze i jest szczerze pełen podziwu ich rozwojowi. Tak czy siak niedługo później okazuje się, że Gaara został porwany przez Akatsuki i w tej historii Kakashi ma jeden bardzo ważny moment. Jeśli mnie pamięć nie myli, wtedy pierwszy raz użył Kamui. Wtedy Kakashi potrzebował kilku minut na to, żeby go w pełni użyć, a po wszystkim i tak był bardzo wykończony, ale udało mu się zniszczyć prawe ramię Deidary. Zabawne, jak jeszcze niedługo później Kamui będzie używane przez Obito jak gdyby nigdy nic. Tak czy siak po tym wszystkim Kakashi musiał się wykurować, ponieważ nie mógł nawet chodzić przez nadużywanie Mangekyou Sharingana. Następnym momentem bardzo ważnym dla fabuły, jak i dla pokazania umiejętności tej wspaniałej postaci, była walka z Hidanem i Kakuzu w celu pomszczenia śmierci Asumy. Co tu dużo mówić, pomimo tego, że koniec końców to Naruto skradł całe zasługi, bo zakończył tak naprawdę walkę, tak jak dla mnie Kakashi zrobił tu mega robotę, pokazał opanowanie, zdolności taijutsu czy ogólnie rzecz biorąc potężne umiejętności, no cóż, chłop wiedział co robi, a w końcu nie walczył z byle kim, tylko z samym Kakuzu, tym samym co se przeżył walkę z Hashiramą. Gdyby nie on, to drużyna 10 byłaby z pewnością martwa. Z następnych walk była ta z Painem i to z dwoma ścieżkami naraz. Wiecie, w tamtym momencie nie było nikogo, kto mógłby się równać z Painem. W zasadzie Kakashi też miał marne szanse, mimo to był w stanie w jakimś stopniu się przeciwstawiać. A poradził sobie naprawdę nieźle. Bardzo szybko wymyślił plan, który nawet mógł się udać, ale walczył przeciwko monstrualnej sile. Po wszystkim Kakashi w zasadzie umarł, co doprowadziło nas do kolejnego arcyważnego momentu w jego życiu, rozmowy z ojcem. Było to przypieczętowanie zmiany Kakashiego. Pomimo tego, że ciągle był zdania, że tak naprawdę wszyscy ci, na których mu zależało, nie żyją, to otaczał się przyjaciółmi, uczniami, z których był dumny i poza tym był naprawdę, naprawdę szanowany. To, że był dobrym nauczycielem i zależało mu na uczniach, dowodzi chociażby późniejsza walka z Sasuke. Uratował on wtedy Sakurę, no ale nie każdy jest idealny. Tak czy siak powiedział wtedy jej, że nie musi brać odpowiedzialności za Sasuke, ponieważ to on jako nauczyciel był odpowiedzialny za rozpad drużyny, czy to, że zrozumiał, jak się czuł Hiruzen walcząc ze swoim uczniem. Moim zdaniem i tak nie była to wina Kakashiego, to, że Sasuke uciekł po szybką moc było nieuniknione, ale fajnie, że jako nauczyciel brał za to odpowiedzialność. Była jeszcze wojna, która była tak obszerna, że naprawdę szkoda szczępić ryja, a jeśli chodzi o walkę, umiejętności, ninjutsu i opanowanie, tutaj wszystko mamy podane jak na tacy. Jednak najważniejsze, co się wydarzyło na wojnie dla tej postaci, było spotkanie z Obito, a raczej jej finalny efekt. Było widać, że Kakashi wciąż się obwiniał za śmierć Obito oraz Rin, co naprawdę go ukształtowało, ale dopiero gdy Obito się nawrócił, Kakashi był w stanie naprawdę sobie wybaczyć. I mówcie co chcecie, ja wciąż uważam, że Kakashi przez całe anime chodził schowany za maską, był postacią naprawdę tragiczną aż do tego momentu, do momentu gdy wybaczył mu jego przyjaciel. Dla mnie Kakashi nawet był bardziej poszkodowany niż ten Obito, jednak członek Hatake musiał żyć z poczuciem winy, że zginął jego przyjaciel i przyjaciółka, uważając, że to właśnie przez niego.
Stracił naprawdę wiele osób po drodze. Ojca, nauczyciela, trzeciego Hokage, którego szanował, Asumę. Na wojnie jeszcze trochę osób padło i nawet pomimo tego, że w końcu mógł się zacząć cieszyć z życia, został Hokage i ciągle odgrywał ważną rolę, to nadal został sobą, tym samym chłodno patrzącym na świat gościem. Z tym, że teraz jego uśmiech był zazwyczaj naturalny. Wow, nie spodziewałem się tak długiego odcinka, żeby nie wyszło pół godziny, na szybko opowiem o jego umiejętnościach co do walki. Tak jak już mówiłem, był on naprawdę geniuszem swoich czasów. Zdołał w bardzo młodym wieku być już Joninem, gdzie ludzie w tym czasie kończyli sobie akademię. Był znany na świecie z tego, że jest naprawdę silny i nawet Itachi uznał, że Kisame miałby trudności z pokonaniem go. Tak jak już mówiłem, był w stanie walczyć z Kakuzo, a ten no nie był jakąś płotką. I nawet Pain uznał go za główne zagrożenie dla planów Akatsuki. Propozycje na to, aby to on został Hokage, były wręcz zachęcające. Tak szanowany i ceniony był, ale przejdźmy do konkretów. Jeśli chodzi o rezerwy czakry, to są średniej wielkości, sam tak przyznał. Jednak poprzez trening i opanowanie ciągle się wzmacniał. Przykładowo w pierwszym Naruto mógł znacznie mniej razy użyć Raikiri, a Kamui go wręcz wykończyło na samym początku Shippudena. Tymczasem z biegiem czasu poprawił się w opanowaniu tych technik. Jeśli chodzi o taijutsu, w tym też jest naprawdę świetny. Po pierwsze był w Anbu, gdzie uczył się technik skrytobójskich, więc bez większych problemów jest w stanie podejść przeciwnika od tyłu niezauważonym. Mało tego, przecież całe życie rywalizował z mistrzem taijutsu, Gajem, więc to też poprawiało jego umiejętności w tej dziedzinie. Jest nawet w stanie otworzyć jedną z 8 bram i bez problemu też włada różną maścią broni białych. Porusza się naprawdę szybko oraz jest w stanie też z dużą prędkością wykonywać pieczęcie. Jeśli chodzi o ninjutsu, to tutaj jest chyba najciekawiej. Ma potężny wachlarz technik, których może używać dzięki właśnie Sharinganowi. Na tyle duży, że został okrzyknięty kopiującym ninja. To sprawia, że jest naprawdę skuteczny w wielu przypadkach, bo zależnie od sytuacji może użyć wielu technik. Ktoś użył jakiegoś katona, pyk, lecimy z Suitonem i ogień ogarnięty. Do tego wszystkiego dołączmy jeszcze to, że może używać wszystkich 5 transformacji natury, co dodatkowo podbija jeszcze ilość technik i sytuacji, w których jest skuteczny. Oczywiście jednak jego najbardziej widowiskową i najczęściej powtarzaną techniką jest Chidori, którego jest autorem, ponieważ nie był w stanie połączyć Rasengana z naturą błyskawicy. Jeśli chodzi o Sharingana, to wiadomo, że jest z niego znany i pomimo tego, że nie posiada genów Uchiha, co za tym idzie znacznie więcej czakry pożera używanie go, to włada on nim naprawdę imponująco, do tego stopnia, że nawet zauważył to Itachi. W pierwszym Naruto bez problemu z jego pomocą był w stanie skopiować techniki Zabuzy, czy po prostu używał go w dużo poważniejszych walkach. W Shippudenie natomiast widzimy, jak już był w stanie używać Mangekyou Sharingana. Niestety, jak to bywa z MS-ami, to tutaj konsekwencje są nawet poważniejsze. Po każdym użyciu Kakashi cierpiał z powodu efektów ubocznych, był wykończony, oczy mu krwawiły czy wzrok mu się psuł. Natomiast tak jak już mówiłem nieraz, mu on uratował dupę, był w stanie pozbyć się ręki Deidary czy pocisku Paina za pomocą właśnie Kamui. Z początku zajmowało mu to sporo czasu i energii, ale z biegiem lat udało mu się go bardziej opanować i używać częściej, szybciej i skuteczniej. Na samym końcu anime jeszcze miał 2 Mangekyou i był w stanie stworzyć Susanoo, jednak po śmierci Obito Kakashi stracił Sharingana i wszystkie związane z nim benefity. I ostatnie, o czym porozmawiamy, to inteligencja, a jest ona na bardzo wysokim poziomie. Często wysyłał klony czy różne pułapki, aby najpierw określić siłę wroga lub zobaczyć jego umiejętności. Bardzo szybko tworzy plany wykorzystujące słabości przeciwnika lub przeciwników, co wcześniej już wspomniałem a propos walki z Painem, gdy dostrzegł, że Tendo nie może używać bez przerwy swoich umiejętności, a jest pomiędzy tym jakiś cooldown, wtedy wykorzystał sytuację i prawie się go pozbył. Takie szybko określane plany są często dość skomplikowane i nietypowe, a co za tym idzie, zazwyczaj skuteczne i na tym polega fenomen tej postaci. Podsumowanie będzie krótkie, bo cały ten odcinek trwa o wiele za długo. Kakashi to zdecydowanie postać kozacka, po pierwsze ma bardzo smutną historię, która chwyta za serce, po drugie jest geniuszem, co widać niejednokrotnie przy jego walkach i pomysłach, po trzecie razem z tą postacią i jego smutną historią idzie symbol i parcie przed siebie pomimo tego, że cierpiał. I z tym was zostawiam. Dajcie znać, co wy myślicie o Kakashim. Zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny filmik. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!